trwał strajk na AWF-ie i 12 grudnia przyszłam do domu wykąpać się, zjeść coś porządnie. No i bardzo nie chciało mi się wracać na tę uczelnię, byłam bardzo zmęczona. I za namową rodziców, że tą jedną noc mogę przespać w domu, tam się nic na tej uczelni nie stanie. Rano pójdziesz sobie z powrotem na uczelnię. No i rano, gdzieś przed 7, kuzyn przyleciał do domu. Zrobił wielki alarm, że mam się pakować, że Ruski wchodzą. Jest wojna. 13 grudnia noty niech potrafi szlak. Prowowali do południa, kładąc nas na znak. Tak powstało nasze białe tango. Jak razy tango, znika byłego zetka. Tak powstało nasze białe tango. Jak razy tango, znika byłego zetka. No i muszę przyznać, że była w domu panika i straszne przygnębienie. I 13 grudnia była o 10 msza w katedrze poświęcenie sztandaru elektrociepłowni. I postanowiłam iść na tą mszę i z tej mszy no, wrócić na uczelnię. Strasznym przeżyciem dla mnie była ta msza i rozdanie komunii. Było niesamowicie dużo ludzi było, wszyscy ze znaczkami Solidarności. Po tej mszy wróciłam na uczelnię. Tam już było wszystko rozbite, cały strajk. Nasi wykładowcy, wojskowi z głowami do góry powiedzieli takie zdanie, że no teraz wreszcie z wami skończymy. Dowiedziałam się, że 2 studentów jest zatrzymanych. Zmusiliśmy dziekana Wójtowicza, żeby poszedł dowiedzieć się o ich losy. Przyszedł przerażony. No i zaczęło się szukanie kontaktów z ludźmi, którzy zostali jeszcze na wolności, no bo trzeba coś dalej robić. W poniedziałek rano, tata już był na strajku w Stilonie i koło godziny 16 pojechaliśmy z bratem do Stilonu zobaczyć, co tam się dzieje, no i czy tam tacie śpiwór, jedzenie zawieść. I pod Stilonem widziałam na własne oczy gazik radziecki z oficerami radzieckimi. Było to dla mnie no, przerażające. Każde trzaśnięcie drzwiami, każdy głośniejszy krok na ulicy, to ja już stałam przy oknie na baczność. A więc znowu nie wrócimy na czas jakiś do mieszkania. Przecież tak już chyba było, czy wciąż musi być tak samo? Za 3 dni zabiją ludzi. Wczoraj wzięli ci przyjaciół, puste okna naszych mieszkań, tajniak w bramie, fiat przed bramą. 15 grudnia około godziny 10 przyszła Służba Bezpieczeństwa z wezwaniem, że zgłosić się mam o 13 na Teatralnej. No i pierwszy mój odruch był taki do księdza Andrzejskiego. Co dalej? Co trzeba robić? Ksiądz Andrzejewski właśnie wrócił z przesłuchania i już mi powiedział, że dają do podpisu lojalki. I są to parszywe lojalki, żeby nie zgadzać się na podpisanie tego. No i o 13 zgłosiłam się na Teatralną do Służby Bezpieczeństwa. Tam nastąpiło przesłuchanie. Przez kilku mnie przesłuchowało do godziny 15. O 15 stwierdzili, że jestem internowana do Wołgi. Zawieźli mnie na Obotrycką i na Obotryckiej czekała kibitka. Stała kibitka. Ja jeszcze przyjeżdżając tam, mówię, o kurczę, jadą po kogoś. Tam coś załatwili na Obotryckiej, ja cały czas siedziałam w tej Wołdze. Przyszli po mnie Kasprzak z Setzlerem. No i że drzwi od kibitki zapukali w te drzwi, otworzyły się, więc pierwsze co zobaczyłam, to 2 zomowców z automatami wymierzonymi we mnie, wsiadać. Jak wsiadłam do tej kibitki, to właśnie spotkałam Agnieszkę Wiśniewską, Terenię Klimek, Krysię Koper. Oczywiście nie powiedzieli nam, gdzie nas wiozą, nic kompletnie. Po interwencjach Terenii Klimek, no, ona była najstarsza z nas, więc jeden burknął, że do Krzywańca. Dopóki zwykłe, proste słowa nie wynaturzą się żałośnie, póki pokrętna nowomowa za kalcem w ustach nam nie rośnie, dopóki prawdę nazywamy
nieustępliwie ćwicząc wargi. W mowie miłosza, w mowie skargi, przetrwamy, przetrwamy, przetrwamy. Okazało się, że zawieźli nas do Poznania. W Poznaniu kazali nam wysiąść. Plac, ten dziedziniec był otoczony ZOMowcami. Jeden miał karabin maszynowy, drugi wilczura. Karabin maszynowy, wilczura. Następnie nas zamknęli w toalecie i po kolei każdą brano, żeby dokumentację wypełnić. Wiruje wolno ziemia, na ścianie celi cienie, pawilon 4-4, więzienie jak więzienie. Kto inny gdzieś się kocha, kto inny gdzieś się modli. Nawlekasz wolno słowa na sznurek od melodii. 9 stycznia zaczął się szum taki duży na korytarzach. No i po kolei każdą zabierano z powrotem do tego magazynu i oddawano nam nasze rzeczy. Na pytanie, dlaczego, po co, nie, to komendant powiedział, że no same się domagałyście swoich osobistych rzeczy, to macie. Ale jedna z klawiszek, taka dosyć sympatyczna pani, szepnęła nam, że będziemy wywożone. No i tu już zaczęła się trochę nerwówka, no bo gdzie i co? Podanie tego prowiantu, to jedna z pań z Poznania, mówi, że ona w książkach czytała, że taki prowiant to dają, jak się wywozi na Syberię. Pamiętam, jak Terenia Klimek dyskutowała, że już w Czechosłowacji już nie wywozili na Syberię, nie? To jest nadzieja. No fakt, że w tamtych momentach to człowiek się wszystkiego spodziewał. I o 5 rano, tak jak obudzili nas, dali nam na podróż koce, no i po kolei każdą do tej kibitki wsadzali. Dostaliśmy od historii i oddamy komuś w spadku czas wystąpień i protestów, czas wydarzeń i wypadków. Czekaliśmy przez lat 10, by znów przyszedł do nas w gości, jak to śpiewał mój przyjaciel, czas rozliczeń i szczerości. Nasza kibitka była na ropę i te spaliny ropy wydzielały się do kibitki, do środka, do wnętrza. I najgorzej zniosła tą podróż Terenia Klimek, bo w pewnym momencie już zaczęła wymiotować żółcią. Pierwszy miałyśmy postój dopiero w Grudziądzu, gdzie też szok przeżyłyśmy, bo kiedy nas wyprowadzono z tej kibitki, pierwszy raz właściwie widziałyśmy również te żelazne te koksowniki. Od kibitki do samych drzwi komendy, szpaler milicji, każda musiała iść osobno. Tam zamknięto nas w jakimś pomieszczeniu, jakiejś świetlicy, natomiast do toalety już też każda osobno i przez szpaler policji do samej kabiny w toalecie. Drugi postój miałyśmy w Olsztynie, no i później był ten wypadek. No jechałyśmy w pewnym momencie, coś się dzieje, lecimy. No i rzeczywiście ta kibitka przewróciła się na drzwi. Musiałyśmy tym lufcikiem wychodzić, z tym, że była taka sytuacja, że ona cały czas ruszała się i że w każdej chwili mogła koziołkować. No ale udało nam się wyjść, ci ZOMowcy bardzo nam pomagali przez ten lufcik, wyjść i pamiętam, że wysiadałyśmy to tak, jak stałyśmy, bez kurtek, bez tory, no nie, już po prostu nikt nie myślał o tym. I kiedy na przykład wysiadłam, to byłam zdziwiona, bo ja byłam po pas w śniegu. Bo jeszcze dodam, że jak myśmy wysiadły z tej kibitki, to my dopiero zobaczyłyśmy, gdzie my jesteśmy. Więc z tego miejsca, gdzie ona się wywróciła, w dole było widać takie małe chatki. To był naprawdę wysoki stok i ten śnieg nas uratował, bo chyba tam już na dole nie byłoby co z nas zbierać. Już czekały gaziki milicyjne na nas i byłyśmy odwożone do biskupca, do komisariatu. No i tam Grażyna Pytlak zemdlała,
Agnieszka Wiśniewska nie mogła szyją ruszyć kręgosłup plecy. Trochę tam zaczęła panikować i my razem z nią, no bo to jednak jest kręgosłup. I Majka Basikiewicz cały czas narzekała na ból głowy. Przyjechał z Berczewa lekarz więzienny, który nas nie badał zupełnie, tylko no właśnie na własną prośbę on może nas zabrać do więzienia w Berczewie, do tego szpitala, a które nie chcą, no to jadą dalej. I przyznam się szczerze, że no z przerażeniem, że mają nas rozdzielić, każda zdecydowała się jechać dalej. To było tak, że razem, no trudno, niech nas wywiozą gdziekolwiek, ale żebyśmy już były razem. Jeden głos sprzeciwu to był Marii Tężyckiej. Ona się nie zgadza jechać w takich warunkach. Już wieźli nas wszystkie razem w tej jednej kibicce. No i tam właśnie Stenia Hejmanowska, ta Krysia Laskowicz z Poznania, Iza Cywińska, one bardzo mocno naciskały, że gdzie nas wywożą. A nie ukrywam, że oni byli trochę przestraszeni tym wypadkiem. Jeden tam burknął, że a gdzie myślicie, gdzie? Do Estonii. Co prawda nam ta Estonia za bardzo nie pasowała, bo tak jakoś nigdzie na przełomie historii nie wywożono do Estonii. I cały czas dlaczego do tej Estonii? No co z tą Estonią? Później dowiedziałyśmy się, że te tereny, gdzie nas wywieziono tam Gołdap, nazywają Polską Estonią. Ale on już tego nam nie powiedział. Więc szczerze powiem, że jeszcze ta Estonia, to nas tak, no jak już Estonia, no to nie będzie tak źle, byle nie na ten Sibir tam. Są w ojczyźnie rachunki krzywd, obca dłoń ich też nie przekreśli. Są w ojczyźnie rachunki krzywd, obca dłoń ich też nie przekreśli. Do Gołdapi z Poznania zostało wywiezionych 9 gorzowianek, 9 nas jechało. W Gołdapie, jak zobaczyłyśmy, gdzie oni nas przywieźli, to byłyśmy nie zszokowane, my byłyśmy wściekłe, że w takie warunki nas próbują wsadzić, gdzie my wiedziałyśmy, że jeszcze chłopacy siedzą w normalnych więzieniach. Ja już mówię tylko o tych naszych znajomych z Gorzowa, że nasi chłopacy siedzą w Głogowie, w normalnych więzieniach, w warunkach no takich, jakich myśmy miały przez miesiąc, a nas teraz się chce wsadzić no, w dom wczasowy, pokoje, łazienki, że to takie no, strasznie niesprawiedliwe dla nas było, że my chciałyśmy siedzieć dalej, tak jak oni w więzieniach. Dlatego twierdzę, że to był ośrodek pokazowy. Pokazowy zrobiony tylko i wyłącznie dlatego, żeby właśnie światu pokazać, jak to internowani mają dobrze. Można powiedzieć luksus. Normalny pracownik takich ośrodków nie miał. No i my w ten ośrodek piękny, żeśmy weszły. Straszne to było takie oburzenie, taka złość, że my byłyśmy gotowe w tym samym momencie wsiadać w tą samą kibitkę i wracać do Poznania, do więzienia. W Głogowie pozdrawiamy wszystkich kolegów w całym kraju, zwłaszcza tych, którzy nie poddali się przemocy hunty i kontynuują walkę o ideały naszego związku, o prawa społeczeństwa do normalnego życia. Wierzymy, że zwycięstwo będzie nasze. Chcemy wam przesłać znak solidarności. Naród po latach zapragnął wolności, partyjni stolicy radzili. Gdy naród pomyślał o niepodległości, partyjni na Moskwę patrzyli. O cześć wam czerwoni magnaci, za naszą niewolę kajdany. O cześć wam czerwoni mordercy i gaci, za kraj nasz kromrad. Wolna Polska to była między internowanymi. Myśmy sobie zdawały sprawę, że mimo tego, że my jesteśmy internowane, to my mamy większą wolność niż ludzie, którzy zostali na zewnątrz. Bo my wychodziłyśmy z założenia, że my i tak już siedzimy i oni już nam więcej nic nie mogą zrobić, no bo siedzimy, mogą nas tylko jeszcze zamknąć w więzieniach, przez które już przeszłyśmy przez ten miesiąc. A ludzie na zewnątrz muszą się borykać z tym wszystkim. Cały czas miałyśmy na względzie te nasze rodziny, które naprawdę miały gorzej, bo one nie wiedziały, gdzie my jesteśmy, nie wiedziały, co się z nami dzieje. Nie bije nas nikt fizycznie. Jeść mamy co. Jakie to jedzenie było, to było, ale było. Że jednak jakieś tam warunki mamy higieniczne. Ja mogę mówić o sobie i o swojej rodzinie, gdzie moja mama co list pisała, czy my dalej możemy wychodzić na te tarasy, na świeże powietrze. O
Panie, który jesteś w niebie, wyciągnij sprawiedliwą dłoń. Ze wszystkich sił błagamy Ciebie, Ty nas i nasze domy chroń. O Panie, skrusz ten miecz, co siecze kraj, do wolnych domów nam powrócić daj, by stał się źródłem naszej siły, nasz dom, nasz kraj. O Panie, skrusz ten miecz, co siecze kraj, do wolnych domów nam powrócić daj. W Kołdapi obiecywali tym kobietom, które właśnie małe dzieci miały, naprawdę były kobiety w ciąży. Z Wrocławia były dwie młode dziewczyny w ciąży i im też obiecowano, że jak podpiszą tą lojalkę, to zostaną zwolnione. I nie ukrywam, że my byłyśmy za tym, żeby podpisały. Niech się dzieje to, podpisz tą lojalkę, tylko idź do domu. Wiele, naprawdę wiele z nich podpisało i nikt do nich nie miał pretensji, bo wie pan, jak kobieta ma dziecko i sama wychowuje, dziecko chodzi do 6. klasy i teraz nie wiadomo, co z nim będzie, no nie można mieć do takiej kobiety pretensji, że podpisała lojalkę. Po prostu ten, kto nie był tam, nie widział tego, jak te kobiety przeżywały podpisanie takiej lojalki, które okazało się, że one dalej siedzą i gdzieś tam w jej terenach jest to wykorzystywane jako propaganda, że zobaczcie, działacze Solidarności podpisują, no to było perfidne, to było perfidie. A natomiast już podawanie takich informacji jak tej Bolce z Poznania, uważałyśmy, że to już jest szczyt chamstwa, no i no zupełnie nieludzkie, niehumanitarne. Służba Bezpieczeństwa z Poznania przyjechała i przekazała informację, że mąż zginął w wypadku samochodowym, a że dzieci zostały bez opieki, więc oddano dzieci do domu dziecka. Ta kobieta naprawdę przeżyła szok niesamowity. Między innymi w naszym pokoju raz była taka sytuacja, ona nam się rzuciła na podłogę, zaczęła walić głową w tą podłogę, rzucać się. To przecież myśmy z tym Szycą i z Majką siedziały na niej, żeby ją uspokoić, żeby ona sobie krzywdy nie zrobiła, bo to był atak histerii. Okazało się to nieprawdą, ponieważ za 2 dni przyjechał mąż na normalne widzenie, gdzie dostał zgodę od władz z Poznania na przyjazd tutaj. On zupełnie nie wiedział, o co chodzi. Jak ją zobaczył roztrzęsioną, bo ona w momencie, kiedy zobaczyła tego męża, to nie, w tym stanie, w jakim ona była, to ona nie wiedziała, czy to jest duch, czy to jest żywy człowiek. I że dzieci są z nim, że się nic kompletnie nie stało. Uspokoiła się trochę, ale cały czas w jej świadomości to istniało i jak parę lat temu rozmawiałam z Olą Besert, też z Poznania, pytam się o nią i ona mówi, słuchaj, no niby jest już w porządku. Mówi, ale ona co pół roku musi chodzić na kontrolę do psychiatry. Ma załamanie. Gdy minie czas naszej udręki, o Panie, dość nam siły daj. Powstrzymaj odruch gniewnej ręki, niech celem będzie wolny kraj. O Panie, skrusz ten miecz, co siecze kraj, do wolnych domów nam powrócić daj, by stał się źródłem naszej siły, nasz dom, nasz kraj. O Panie, skrusz ten miecz, co siecze kraj, do wolnych domów nam powrócić daj, by stał się źródłem naszej siły, nasz dom, nasz kraj.